TBD Toilet opanował cały internet. Dlatego dziś pokażę wam najstraszniejsze historie osób o TBD Toilet. Prosiliście o ten odcinek, bo wiem, że jest to jedna z waszych ulubionych serii. Dlatego oglądajcie do końca. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania, żeby nie ominął cię żaden film o TBD Toilet. W tym momencie każdy zostawia także łapkę w górę, bo 3000 łapek w górę i robimy trzecią część strasznych historii. Napisz także komentarz, w co grasz najczęściej, aby zgarnąć 40 zł PSC. Odpowiem na komentarz zwycięzcy. A wy wczujcie się w ten klimat i jedziemy z tym śledziem. Jestem Emma i ta historia wydarzyła się naprawdę. Chodzę do szkoły muzycznej i gram na wiolonczeli. Moja szkoła jest bardzo stara i została wybudowana w XVIII wieku. Stąd jest tam wiele ciemnych zakamarków i tajemniczych miejsc, do których boi się wejść każdy z uczniów. Po szkole krąży wiele legend o tajemniczych zniknięciach uczniów, w które nigdy nie wierzyłam. Do tej pory nie wierzyłam. Jak każdy w moim wieku oglądałam na bieżąco każdą historię o TBD Toilet. Później rozmawialiśmy o tym na przerwach i żartowaliśmy sobie, że nasza szkoła jest tak creepy, że jeżeli ktoś zagrałby piosenkę TBD na lekcji, to wywołalibyśmy jego obecność. Była to ostatnia lekcja. Właśnie zaliczałam przedmiot i wybrałam, że zagram właśnie piosenkę TBD na wiolonczeli. Poszło mi naprawdę dobrze. Dostałam piątkę. Ucieszona i uradowana po lekcji wiolonczeli chciałam zejść na parter. Po drodze zachciało mi się do toalety. Zatrzymałam się i zostawiłam wiolonczelę przed drzwiami, a sama tam weszłam. Zamknęłam się w jednej z kabin. Nagle obok poczułam obrzydliwy smród. To nie była stęchlizna, ale coś o wiele gorszego. Był to smród nie do opisania. Później raptownie zgasło światło, a ja zaczęłam się bać. Wyszłam szybko z kabiny i poczułam wiatr obok siebie, jakby ktoś przebiegł obok mnie. Drzwi od toalety zamknęły się, a ja nie mogłam wyjść. Krzyczałam i uderzałam pięściami w drzwi, ale nikt nie mógł ich otworzyć. Nagle z kranu sama z siebie zaczęła lecieć woda, a gdy obróciłam się do tyłu, to dwie kabiny były otwarte, a toalety, które w nich się znajdowały, zaczęły pękać. Chciałam zacząć krzyczeć, ale coś mnie sparaliżowało. Straciłam totalnie kontrolę nad moim ciałem. Nagle usłyszałam głośny huk. Obie toalety pękły, a w ich miejscu pojawiły się TBD toilety. Te dwie straszne głowy patrzyły się prosto na mnie i swoim hipnotycznym wzrokiem wnikały do środka mojego mózgu. Czułam się tak, jakby zaraz moja głowa miała eksplodować. Zaczęłam przeraźliwie skręcać się z bólu, a TBD toilety śpiewały swoją piosenkę coraz głośniej i głośniej, wnikając do mojego ciała. To było przeraźliwe uczucie i nagle BUM! Ktoś wyważył drzwi i rzucił mi się na pomoc. Raptownie wszystko ucichło. Wszystko się skończyło. Toalety były na swoim miejscu, a ja odzyskałam kontrolę nad samą sobą. Gdy opowiedziałam tę historię, nikt mi nie wierzył. Stwierdzili, że po prostu się zatrzasnęłam i wszystko zmyślam, ale to wszystko wydarzyło się naprawdę. Posłuchajcie tej historii do końca. Michael był typowym nastolatkiem. Spędzał wiele czasu w internecie. Pewnego dnia natknął się na opowieść o toalecie, z której wychodzi obracająca się głowa. To brzmiało absurdalnie, więc Michael postanowił dowiedzieć się więcej. W jednym z artykułów przeczytał, że wiele osób zniknęło po tym, jak odwiedziło pewną opuszczoną publiczną toaletę, która akurat znajdowała się niedaleko miejsca, w którym mieszkał. Świadkowie mówili o obracającej się głowie, która nazywała się TBD Toilet, a którą można było zobaczyć w momencie spłukiwania wody w toalecie. Pod wpływem impulsu i ciekawości Michael postanowił osobiście zbadać jedno z miejsc, w którym ostatnio ktoś zniknął. Toaleta była stara i zaniedbana. W momencie, gdy nacisnął spłuczkę, nagle zobaczył, że z wody wynurza się obracająca się głowa. Z przerażeniem spojrzał w jej puste oczy, które patrzyły na niego z toalety. Głowa nagle zaczęła wydawać z siebie przerażające dźwięki, które przypominały przekształcone śpiewy. W ciągu kilku sekund czuł, że coś go wciąga do toalety. Obudził się w zupełnie innym miejscu. Było ciemno i wilgotno. Słyszał dziwne, odległe dźwięki.
Wkrótce zorientował się, że stał się toaletą. Był nieruchomy, a wokół niego były setki innych toalet, a z każdej z nich wyglądała obracająca się głowa innej osoby, która również została przekształcona w toaletę. Próbował krzyczeć, ale z jego ust nie wydobywał się żaden dźwięk. Próbował się ruszyć, ale czuł się sparaliżowany. Jedyne, co mógł zrobić, to obserwować, jak kolejne osoby przychodzą do tej ciemnej, wilgotnej przestrzeni i są zamieniane w toalety przez skibidi i toilet. Michael czuł się bezsilny i przerażony. Wiedział, że jest uwięziony w tym przeklętym miejscu na zawsze, skazany na wieczne cierpienie. Wiedział, że nigdy nie wydostanie się stąd i że będzie musiał obserwować, jak kolejne osoby zostają zmienione w toalety przez tego potwora. Nagle obudził się. Okazało się, że gdy wszedł do opuszczonej toalety, z sufitu spadła na niego ciężka drewniana belka. W tajemniczym miejscu znaleźli go policjanci, którzy zostali zaalarmowani przez rodziców po zniknięciu syna z ich domu. Nie byłoby w tej historii nic dziwnego, gdyby nie to, że po powrocie do domu chłopak odnalazł pod łóżkiem tajemniczą kartkę z napisem „Jeszcze nie skończyłem”. Michael do teraz żyje w strachu, bo nie wie, czy to, co widział, działo się naprawdę, a może to tylko wyobraźnia. Przecież na świecie dzieją się rzeczy, które ciężko wytłumaczyć. A wy, wybaczcie, że psuję wam trochę klimat, ale jeżeli podobają wam się takie creepypasty i chcecie ich więcej na kanale, to zostawcie subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Pamiętajcie, a ja będę ogromnie wdzięczny. W małej kawiarence na przedmieściach miasta John spędzał wolny czas, przeglądając sklep z grami na swoim smartfonie. Jego uwagę przykuła nowa gra o nazwie Skibidi Toilet Fight. Zachęcony ciekawą grafiką i dziwnym opisem, postanowił pobrać grę. Jednak zaraz po zainstalowaniu ekran telefonu Johna zaczęły przepełniać dziwne, chaotyczne wzory. W pewnym momencie z głośników jego telefonu dobiegały przerażające dźwięki, przypominające kogoś, kto śpiewa piosenkę Skibidi. Nagle gra zawiesiła się, a telefon Johna wyłączył się. Zaniepokojony, ale jednocześnie nie przywiązując wagi do tego zdarzenia, John wrócił do domu. W trakcie przygotowywania kolacji usłyszał dziwny dźwięk dobiegający z łazienki. Kiedy podszedł, aby sprawdzić, co się dzieje, zamarł w drzwiach. Z toalety powoli wynurzała się obracająca się głowa o nazwie Skibidi Toilet. Miała pustą, czarną otchłań zamiast oczu i wydawała z siebie przerażające dźwięki. W panice John rzucił się do wyjścia, ale drzwi były zablokowane. Skibidi Toilet zaczął śpiewać swoją piosenkę coraz głośniej, a jego głowa zaczęła obracać się coraz szybciej. Z każdą kolejną sekundą coś złego działo się w domu Johna. Zdjęcia spadały z półek, światło zaczęło migotać, a woda z kranów była czerwona. John próbował usunąć grę ze swojego telefonu, ale telefon nie reagował. W desperacji rzucił telefonem w Skibidi Toilet, ale to tylko rozścieczyło potwora. Skibidi Toilet zaczął śpiewać jeszcze głośniej, a jego głowa zaczęła obracać się tak szybko, że stała się niewidoczna. W końcu w szaleństwie i strachu John rzucił się na Skibidi Toilet, próbując go zniszczyć. Jednak potwór okazał się silniejszy. Ostatnie, co usłyszał John przed tym, jak Skibidi Toilet go pochłonął, był refren jego piosenki. Następnego dnia, kiedy John nie pojawił się w pracy, jego koledzy postanowili go odwiedzić. Zastali jedynie otwarte drzwi i ślady walki w mieszkaniu. W łazience znaleźli jedynie telefon Johna, na którego ekranie włączona była gra o Skibidi Toilet. A z głośników dobiegała piosenka. Ciała Johna nie znaleziono. Jednak od tamtej pory wśród mieszkańców miasta krążyły plotki o przeklętej grze i potworze z toalety, który pożera tych, którzy odważą się zagrać w jego grę. Ta zagadka nigdy nie została rozwiązana. Sub dzwoneczkiem, łapka w górę, wpadę na Insta, link w opisie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.